Kiedy na Netflixie po raz pierwszy zobaczyłem serial pod tytułem Replay, pomyślałem sobie, no to jest replay z replaya, bo ile razy można ekranizować tę samą powieść Patricia Highsmith z 1950 roku? No co najmniej kilka razy i za każdym razem obsadzając w tytułowej roli bardzo znanego i dobrego aktora, poczynając od Alana Delona, potem był Dennis Hopper, był Barry Pepper, był... No, był przede wszystkim Matt Damon, wszyscy pamiętamy ten film, był Johnny Malkowicz, naprawdę dobre nazwiska, tym razem Andrew Scott, który gra replaya i który jest producentem tego serialu. Mini serialu od razu powiedzmy, bo no, to jest serial ograniczony do tego, co napisała Patricia Highsmith w książce. No, ale i tak został bardzo wydłużony w stosunku do tego, co udawało się zmieścić w pojedynczych filmach, Fabularnych. Utalentowany pan Ripley, pamiętamy, to był rok 1999, więc minęło ćwierć wieku. No i tak, może rzeczywiście dla kolejnego pokolenia trzeba kolejną wersję zrobić tej opowieści o młodym człowieku, który trafia do yy, Włoch o młodym Amerykaninie, który trafia do Włoch i tam znajduje się w domu młodego, bardzo bogatego człowieka. Takiego trochę na bakier z pomysłem na życie, który wydaje pieniądze swojego ciężko pracującego na nie ojca prowadzącego biznes w Ameryce. No on za to y, żyje sobie bardzo ładnie i widowiskowo w, we Włoszech i udaje artystę. Ma do tego przyjaciółkę, y, która udaje pisarkę i generalnie to są bogaci, ładni ludzie, y, którzy chcą pięknie żyć. To znaczy są swoimi zajęciami niejako dorównać przyrodzie, wśród której żyją. Problem w tym, że ani Dickie Greenleaf, grany przez Johnnego Flynna, czyli ten młody człowiek, który wydaje pieniądze tatusia, ani jego przyjaciółka, dziewczyna, czyli Matt Sherwood, którą gra Dakota Fanning, nie są artystami. On maluje, ale maluje Bohomazy, żaden z niego malarz. Ona mówi, że pisze, pisze książkę o miasteczku, w którym żyją, no ale nie wygląda na pisarkę i muszę powiedzieć z doświadczenia własnego, gdy obserwuję na czym polega warsztat pisarski i jak się zachowują i czym się zajmują pisarze piszący książkę, to to, co robi Macz, w niczym nie przypomina zajęcia pisarskiego. Trudno oczywiście tak patrząc tylko na zachowanie stwierdzić talent pisarski, ale gołym okiem widać, że ona bardzo chce być pisarką, a on bardzo chce być malarzem, a nie. To, a nie, że to jest ich powołanie życiowe. Przez wiele lat obserwuję ludzi, którzy pretendują do bycia artystami. No, jako wydawca książkowy raz po raz muszę się stawiać naprzeciwko autorów, którzy przysyłają swoje książki z intencją tak żeby je wydać, tych książek i tych autorów piszących są nieprzebrane szeregi. Naprawdę rzadko która książka rzeczywiście może liczyć na zainteresowanie, prawdziwe zainteresowanie widzów. W większości te książki są efektem spełniania ambicji piszących. I nieraz już słyszałem na pytanie, odpowiedź na pytanie młodego człowieka, kim chciałbyś być? Odpowiedź brzmiącą pisarzem, albo pisarką. Chciałabym być pisarką. To brzmi naprawdę elegancko i tak myślę, myśli marcz. A Diki chce być po prostu malarzem. Wykorzystuje to świetnie replay, tom replay, który przyjeżdża, aby. Spełnić polecenie swojego mocodawcy, czyli ojca naszego Dickiego. Ojciec prowadzący biznes w Ameryce chciałby, żeby syn wreszcie wrócił do domu i wreszcie zajął się pracą i może pomógł mu w prowadzeniu tego biznesu, aż czasem może przejął po nim ten biznes. No. Kłopot w tym, że on wcale nie chce. Jemu tu jest dobrze. Piękła, piękna, ciepła, śródziemnomorska pogoda, dobra dieta śródziemnomorska, owoce, warzywa, bardzo malownicza miejscowość, fajna dziewczyna z ambicjami artystycznymi, pieniądze, które same wpływają na konto bankowe bez wysiłku żadnego. Czy znaczy, może być coś przyjemniejszego? Tak, no, może być jeszcze przyjemniejsze, jeśli robi się to w dobrym towarzystwie. No, ale z tym dobrym towarzystwem jest ten kłopot, że pojawia się w nim tam y, replay. I w zasadzie idealnie pasuje y, jako towarzysz w dobrym towarzystwie. Jest y, y, inteligentny. Jest dyskretny, nie stara się narzucać swojej woli ani swojego, nawet tej swojej misji nie próbuje realizować za wszelką cenę. Szybko orientuje się, bo dostaje wyraźną odpowiedź od. Dikiego, że nie, on nie wróci do Stanów i nie ma ochoty na ponowne spotkanie z ojcem. Życzyłby sobie nadal otrzymywać od niego pieniądze na konto. No ale tej, tej odpowiedzi Replay nie, nie udzieli swojemu mocodawcy, bo za bardzo mu się spodoba to mieszkanie w, na, na krzywy Rei. Tak należałoby to określić. W pięknym domostwie Dikiego. Na górze e, położonej nad samym morzem. No, trzeba się wspinać po schodach e, wysoko, żeby tam wejść, ale jak już się wejdzie, to widok jest naprawdę przepiękny. Mówię o schodach, dlatego że naszego Ripleya e, łapie zadyszka. On ma kłopot z tym, żeby tam wejść na samą górę. O dziwo, inni nie mają aż takiego kłopotu, a w każdym razie ani, ani Diki, ani Marcz nie wyglądają na zmęczonych. Z czego to się bierze? Ano, bierze się z tego, że nasz serial został pomyślany trochę inaczej niż wcześniej realizowane filmy i przede wszystkim niż książka Patricia Smith, gdzie Tom Ripley jest młodym człowiekiem, dwudziestoparolatkiem. Tymczasem tutaj y, gra tę postać Andrew Scott, który ma 48 lat. I mimo, że jest y, przystojnym mężczyzną i bardzo dobrym aktorem, to jednak Widać, że nie ma dwudziestu paru lat. No, widać, że jest czterdziestolatkiem, przynajmniej. Yy, i i bardziej wiarygodna jest to jego zadyszka i ten spokój i, i taka wewnętrzna stabilizacja, choć on żadnych powodów do stabilizacji nie ma, ponieważ jest oszustem, któremu się powinęła noga w Ameryce i musi uciekać z Ameryki, dlatego właśnie, że, że tam za chwilę dopadnie go e, e, policja i kara e, i taki wyjazd do Europy pod byle pretekstem, no chociażby po to, żeby zrealizować e, e, takie dziwne zlecenie, bogatego tatusia jest doskonałą okazją, żeby uciec ze Stanów i żeby sobie tutaj w Anglii poszukać nowego życia. Okazuje się, że to przychodzi samo, ponieważ ten młody człowiek, który nie chce wracać do Stanów, okazuje się bardzo gościnny i mówi no tam, no to chodź bo u mnie, ja mam taki duży dom, możesz u mnie mieszkać, dlaczego nie? Bardzo to dziwne, bo y, replay wgrany przez Andrew Scotta nie jest fajnym facetem. W ogóle nie jest sympatyczny. Nie jest duszą towarzystwa. Nie jest energiczny. Jest takim dziadem, który y, y, po, patrzy się po ścianach, ogląda wszystko, y, nic nie mówi, nie komentuje. Ma jakiś taki tajemniczy pół uśmiech, półkwas na twarzy. Y, ja to do końca nie rozumiem, dlaczego bardzo przystojny i cieszący się życiem i znający się na tym, co piękne, no bo malarz, esteta, nawet jak słaby malarz, to jednak esteta, dlaczego Diki nagle zapałał taką przyjaźnią do tego mruka Tomary Play'a. Trudno powiedzieć. W każdym razie to jest jeden z tych elementów, które nowych, które przynosi serial Stevena. Ciliana. Zdając sobie sprawę, że temat już był trochę ograny i na różne sposoby wykorzystywany, że byli bardzo dobrze aktorzy, y, angażowani, no czym można tutaj zadziwić? Co można zmienić? Może estetykę. I nagle pojawia się coś absolutnie przewrotnego, mianowicie w tej pięknej, słonecznej rzeczywistości włoskiej Riviere nadmorskiej pojawia się pomysł, żeby to zrobić w postaci, w konwencji filmu noir, czarnego. Czarnego, widzącego świat w czarnych kolorach oraz czarno-białego. Kolory znikają z tej opowieści o replay'u. Kolory we Włoszech, w tych pięknych Włoszech znikają nam. To, to jest bardzo ekscentryczny powiedziałbym pomysł, ale bardzo potem szykownie realizowane. I rzeczywiście zdjęcia w tym serialu są bardzo wysmakowane, powiedziałbym, artystyczne. Są w duchu Dikiego, tak jakby Diki chciał malować, gdyby umiał. Niechcący mi się tu zrobiło porównanie pomiędzy Dikiem bogatym. Utracjuszem, nazwijmy znowu wprost. Yy, chłopaka, który nie zarabia, nie pracuje, wydaje pieniądze, tatusia i udaje artystę. No więc jakiś jest pomost pomiędzy nim a reżyserem i scenarzystą tego serialu Stevenem Cylianem, który, yy, który też myślę, że sobie wymyślił tę e estetykę taką wyrafinowaną trochę obok całej historii i trochę ona nie jest jego, i trochę pretenduje do tego, żeby być artystycznym, yy, przedstawicielem artystycznego, wysokogatunkowego serialu, który wygląda bardzo, yy, bardzo dobrze. Ale jak mu się przyjrzeć bliżej, to te ładne elementy trochę są. Mm, trochę nie mają sensu w sumie. I trochę ten pomysł z powieści Patricia Highsmith został, yy, przez to, że został zmieniony, został też skompromitowany. Bo poczynając od tego, że nie rozumiemy do końca właściwie skąd kariera e, towarzyskiego Nikodemadyzmy, czyli Tomy Riplleya, dlaczego on się cieszy takim, e, takim, e, e, taką sympatią e, Dickiego, e, no można powiedzieć, że coś może jest hem, homoerotycznego w tym wszystkim. E, tym bardziej, że mamy tutaj pewne wskazówki. Nie wiem jak Państwo, ale ja. Zobaczyłem, poczułem w pewnym momencie jakiś taki zapaszek, który coś mi przypominał. Męczyło mnie to przez jakiś czas i wreszcie tada mam. Tak, ta sama atmosfera, też trójka, jedna dziewczyna, dwóch chłopaków. Jeden bardzo bogaty, drugi aspirujący. Ona, artystka, ale nie wiadomo do końca, czy wybitna. Czy państwu to coś mówi? A jeżeli dla ułatwienia dodam, że dziewczyna ma na imię Sally, a na nazwisko Bowles, to nie skojarzy się to państwo z kabaretem? Bo ja zobaczyłem Liza Minelli, Michaela Yorka, no, który był takim replayem Arebur, bo on miał dobre zamiary i nie, nie miał w sobie nic z oszusta. No ale tam był jeszcze ten trzeci, który się nazywał Helmut Grimm, był super przystojny, był bardzo bogaty, zapraszał tych dwoje do siebie i fundował im luksusowe przyjemności, i był biseksualny. I tamta scena, i tamten klimat z kabaretu, gdy już przywołałem w pamięci tamtą rzeczywistość, już mi się nie odkleił od serialu Replay. Bo znowu widziałem replay. Znowu widziałem powtórkę czegoś, co już kiedyś doświadczyłem. w bardziej intensywnej formule, tam w kabarecie. I nie chcę powiedzieć, że to jest jeden do jednego. Nie chcę używać słowa, że jest ściągnięte, zerżnięte czy coś takiego nie. Chcę powiedzieć tylko, że to współbrzmi i że to współbrzmi moim zdaniem nieprzypadkowo że jest, zostało wykorzystane, e, no ta fala e, artystyczna została wykorzystana i wskoczył na te fale również Steven Czyllian, mam kłopoty z tym nazwiskiem. E, no ale dobrze, nie, nie będę się dalej czepiał, bo nie chodzi o to, żeby odwoływać się do innych filmów i udowadniać, że coś już było albo że coś jest podobne. Jestem jak najdalszy od takiego procederu, choć wiem, że on jest popularny i że jedni przez drugich się przekrzykują, co się komu z czym kojarzy. Y Pozwolę sobie na te skojarzenia skończyć na tym jednym przykładzie, bo wydawał mi się bardzo narzucający się. No ale jeszcze skoro mówimy o tej o seksualności generalnie, w tym wypadku o biseksualności, to musimy wprowadzić jeszcze jedną osobę. Nie bez powodu powiedziałem osoba, bo przeszedłem już na tę nomenklaturę. Która obowiązuje, gdy się mówi o osobach niebinarnych. A mamy tu postać Frediego Milesa, czyli mężczyzny, ale o bardzo. Kobiecym sposobie bycia, a także wyglądzie, i ta postać jest grana przez osobę niebinarną, która nazywa się Elliot Sumner, która jest no raz mówi się o niej w rodzaju żeńskim, raz w męskim, raz w nijakim jak to z osobami niebinarnymi. Jest to dziecko Stinga i jego żony Trudy. Elliot, która, który jest y, y, muzykiem, ale także aktorem, aktorką, w tym wypadku gra tutaj postać męską y, Frediego Milsa w sposób niepokojący. Niepokojący, bo dużo jest tutaj właśnie tych, tych takich niebinarności, nieoczywistości, y, tego zawieszenia, gdzieś pomiędzy. Y, to nawet by pasowało, gdyby, gdyby Cała, cały klimat, cały nastrój tego serialu był w tonacji tej dzisiejszej, nowoczesnej wizji świata, która dopuszcza wszystkie. Mm, Wszystkie różnorodności, ale kiedy to jest stylizowane na opowieść z dawniejszych lat, z połowy XX wieku, w dodatku w konwencji, dawnej konwencji filmu noir, to, to, to wszystko jakoś tak się dziwnie w tym mieści i nie mieści, ale wy, wygląda jak anachronizm. Być może wzięło się to stąd, że dzisiaj dobrze jest wprowadzać takie niepokojące zabiegi, oddające nastrój, Emocjonalny rozmów i wydarzeń w socjologii współczesnego społeczeństwa. Więc myślę, że wprowadza się te elementy po to, żeby to było up to date, żeby, żeby się odwoływało do obecnego stanu naszych emocji, dyskusji i zainteresowań. I dlatego jest prowadzona osoba niebinarna do zagrania postaci Frediego. Nie ma to dla mnie znaczenia. To znaczy, ni, nawet nie powiem, czy Elliot Sumner dobrze zagrała, bo, bo to jest zagrane na tyle... Na, na, na tyle niewiążąco się z resztą filmu, że jest taki rodzaj obcego ciała, które wiemy, że mamy zaakceptować, ale które jeszcze... Nie do końca siedzi w tej całej opowieści. I to jest mój problem z serialem Replay, że tu różne rzeczy nie do końca siedzą, choć widzę dbałość o szczegóły. No zobaczcie Państwo na przykład, kiedy Replay w pewnym momencie stara się wchodzić w rolę swojego. Yy, yy, dobroczyńcy, czyli swojego kolegi, przyjaciela Dikiego, który mu zaproponował gościnę, który go utrzymuje, no a Ripley już zaczyna coś kombinować i najpierw zaczyna zakładać jego rzeczy, przymierzać jego rzeczy, stawać przed lustrem i patrzeć czy on będzie wyglądał podobnie do Dickiego. I zaczynamy już się domyślać co tam może dalej się wydarzyć. Znowu to zakładanie rzeczy drugiego faceta znowu mi się kojarzy z kabaretem. Tam był też taki niebieski sweter, który Helmut Grimm podrzucał Michaelowi Yorkowi, a tamten bardzo zawstydzony, wątpiący, czy ma prawo to zrobić, wreszcie zakłada i wygląda świetnie i jest to w pewnym sensie erotyczna wymiana. To no, mamy Podobną bardzo scenę tyle, że Diki nie daje tego, tego swojego ubrania, tylko sami bierze Tom. A Diki się złości kiedy go na tym łapie. Ale powiedziałem, że to jest to, co było w kabarecie, tylko na odwrót, a rebur. I znowu ten, ten klimat wrócił, przepraszam, miałem o tym nie mówić. Niemniej jest ta taka seksualna. Takie seksualne napięcie y, tworzone, być może ono miało coś tłumaczyć, ale moim zdaniem w tej konwencji filmu Noir niezupełnie, niezupełnie jest jasne. No i dlatego, kiedy oni jadą do Sanremo i dzieje się wszystko to, co w Sanremo miało się wydarzyć, y, to nawet nie tyle jest to zaskoczenie dla nas, ile mam takie poczucie pewnej niestosowności w tej całej historii, że to nie siedzi. Że to nie siedzi, i myślę, że nawet sam, sam Andrew Scott jest mało przekonujący, kiedy wykonuje swoje najważniejsze w tym filmie działanie, które decyduje o losie wszystkich postaci, które oglądamy jako, jako głównych bohaterów. Więc. Replay w wersji serialowej nie do, końca, nie do końca mnie przekonuje, nawet jak powiedziałem, gdy wychodziło o szczegóły, wracam do tamtej kwestii, którą rozpocząłem. Mianowicie on najpierw przymierzał rzeczy Dickiego, a potem postanowił podrabiać jego, no może nie pismo, ale podrabiać listy od niego. Wziął w związku z tym maszynę do pisania, jego maszynę do pisania i napisał jedno zdanie. To zdanie brzmi: szybki brązowy lis przeskakuje leniwego psa. To jest, proszę państwa, pangram bardzo często wykorzystywany w języku angielskim sposób na sprawdzenie charakteru pisma, ponieważ w tym zdaniu użyte są wszystkie litery alfabetu. W związku z tym pisząc jedno zdanie można sprawdzić w 100% pisownie danej osoby, jak pisze każdą literę. W tym wypadku chodziło nie o pismo odręczne, tylko o maszynę do pisania, bo maszyna do pisania też może mieć swoje aberracje. Też może się okazać, że jakaś litera nie do końca się odbija, jakaś litera jest lekko przesunięta, wyskakuje i, i po, jest nieco wyżej w wierszu. Stare maszyny do pisania tak mają i ta maszyna Dikiego też tak ma. E, w związku z tym to napisane zdanie pozwala sprawdzić wszystkie litery, wszystkie czcionki uderzające w rolkę z taśmą i uderzające w papier pod nią, żeby sprawdzić, jak się odbijają, które ewentualnie mają cechy charakterystyczne. No i potem w ten sposób można potem doskonale naśladować. Tę prawdziwą maszynę i y, udawać, że coś, co samemu się napisało, jest w rzeczywistości napisane przez kogoś innego na jego własnej, osobistej maszynie. No y, są takie ciekawostki, myślę, że jeśli ktoś nie wie o tym zdaniu, to nawet gdy zobaczy przez ramię, że Tom właśnie je pisze na maszynie, nie będzie wiedział o co chodzi. Dlatego po, pomyślałem sobie, że powiem, bo może się przydać w oglądaniu serialu. Y, Dużo wątpliwości, jak Państwo widzą, a jednocześnie serial jest zrobiony estetycznie, jest zrobiony ładnie, choć mnie nie przyniósł satysfakcji. I teraz właściwie już mogę oceniać. I, i, najpierw, oczywiście, misa tybetańska, żebym nie skłamał, nie naciągał oceny. A teraz już ocena 7 na 10, bo to jest zrobione, to jest zrobione, to jest, to jest ładnie wyglądający serial, w którym lepiej nie przyglądać się szczegółom, no poza tym jednym pangramem, który jest ciekawostką, lepiej się nie przyglądać szczegółom, bo wtedy widać wszystkie puszczające szwy, wtedy widać nieukryte fastrygi. I wtedy widać błędy w spasowaniu kawałków w tym patchworku. Więc lepiej bez szczegółów. I wtedy będzie 7 na 10. A teraz, jeśli Państwo mi jeszcze dadzą chwilkę, to powiem coś osobistego, bo kiedy oglądałem replay'a w tych y, y, warunkach Riviery Włoskiej, to przypomniała mi się moja własna wyprawa na tę Rivierę i moja własna wyprawa do San Remo, y, czyli do tego miejsca, gdzie tam się wszystko zdecydowało, co najważniejsze w serialu Replay. No, więc opowiem Państwu, bo to też było sensacyjne. Ale najpierw, oczywiście, mały gążek, który przepuści Państwa do części premium. Jeśli się zdecydujecie zostać jeszcze chwilkę. To jest mały gążek. Teraz trzy łyki wody z miedzianego kubka. I teraz uwaga, jadę do Sanremo. Jechałem do San Remo na festiwal filmów autorskich, reprezentując Polskę, a dokładnie reprezentując redakcję Tygodnika Polityka, w którym wówczas pracowałem i miałem napisać korespondencję właśnie z festiwalu w San Remo. Poleciałem samolotem do Mediolanu, w Mediolanie miałem przesiadkę na pociąg do Sanremo. Wystarczyło wsiąść do metra i metrem przejechać z lotniska na dworzec główny tam przesiąść się na pociąg. Wszystko miałem, rezerwację zrobioną. Wtedy jeszcze to dawne czasy, były lata 80. ubiegłego wieku. Kupowało się bilety kolejowe w takich kasach zagranicznej kolei Polres nazywały się. Panie miały rozkłady jazdy, takie wielkie, grube książki i tak sobie prze, prze, przekładały te kartki i szukały połączeń. No i, i pani mówi: tak, proszę pana, gdzie pan chce jechać? Ja mówię do Sanremo, z Mediolanu do Sanremo. A, a pani sprawdza, sprawdza i mówi y, dobrze, dobrze, ale będzie Pan miał y, 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 przesiadkę y, chociaż nie, to nawet bez przesiadki, bo ja panu dam przez Genewę. Ja mówię przez Genewę? Jak to jest możliwe? Z Mediolanu do Sanremo do, przez Szwajcarię to jest niemożliwe. A ona mówi, no proszę pana, ja mam wyraźnie tutaj napisane i mi pokazuje. I, i ja czytam i mówię: To jest Genowa. Genowa to nie jest Genewa, to jest Genua. Pani się obraziła na mnie. Mówi, no, jeżeli pan tak uważa, i sprzedała mi ten bilet. Więc przez Genewę jechałem do San Remo. I dosyć już tych złośliwości, ponieważ jechałem bardzo dumny i szczęśliwy w eleganckim pociągu, niezatłoczonym. I w pewnym momencie w połowie drogi, czyli gdzieś tak koło Genewy właśnie, Genui, w El Genui, wszedł konduktor i poprosił o bilety. Ja sięgnąłem do marynarki i zobaczyłem, że nie mam portfela. A w portfelu było wszystko. Był, były pieniądze. Był bilet kolejowy, był powrotny bilet lotniczy do Warszawy i był paszport. I było zaproszenie i akredytacja na festiwal w Sanremo. Wszystko wyparowało. Konduktor mówi, no ale jak to bez biletu? To się tak nie da bez biletu. Ja mówię, ale, ale proszę pana, okradli mnie, ja nie mam nic. Nie mam żadnej gotówki, no oczywiście kart kredytowych wtedy nie było, więc nie wiem co zrobił, może mnie wysadzi. Nie, nie wysadził, powiedział musieli, A jak, a gdzie, jak pan jechał? Ja no z lotniska jechałem metrem do, do stacji Mediolan Główny i przesiadłem się do pociągu. On mówi: No tak, to zrobili pana w, w metrze. Oczywiście, okradli pana w metrze. Czy pan siedział w metrze? On ja wie: Nie, stałem i tak trzymałem się za rączkę. On mówi: No to wtedy pana musieli okraść i wyciągnęli. Na pewno tak było, ale pan konduktor po pierwsze mnie nie wyrzucił. Powiedział, dobrze, dojechał pan tutaj, to już niech pan jedzie do tego Sanremo. Ja zrozpaczony, no bo dojadę do Sanremo i co dalej? Nie mam pieniędzy, nie mam żadnego y, y, sposobu identyfikacji. Y, no, wiem do jakiego hotelu miałem jechać, ale tylko tyle wiem. Na koniec jeszcze konduktor powiedział: proszę pana, niech się pan nie martwi. Jak to było w metrze, to to prawdopodobnie robili profesjonaliści. A profesjonaliści mają to do siebie, że biorą tylko to, co jest im potrzebne. Paszport panu odeślą. Co tam było w tym, w tym portfelu? Ja mówię: No to, to i tamto, i zaproszenie na festiwal, akredytacja. Oto świetnie powiedział: Jak była akredytacja, to oni panu tam odeślą do Sanremo. No, wysiadłem w środku nocy, bo wtedy dojeżdżał pociąg w San Remo i, no, i byłem przerażony tym, co będzie. Byłem głodny, bo oczywiście nie miałem za co kupić sobie czegokolwiek w pociągu. Byłem skonfundowany i byłem przerażony myśląc o tym, co będzie. To była jeszcze komunistyczna Polska, więc zgubienie paszportu i w ogóle jakiś kłopot z paszportem to zwiastował bardzo duże kłopoty i to długotrwające, bo władza tak łatwo nie dawała wiary w to, że ktoś ukradł. Tylko od razu się najgorszych rzeczy dopatrywała w tym. No więc do, dowlokłem się do hotelu, słaniając się z, na nogach z głodu, i powiedziałem swoje nazwisko na szczęście w hotelu były podane nazwiska przez dyrekcję, przez dyrekcję festiwalu. W związku z tym był, było moje nazwisko, był zarezerwowany pokój. Ja jeszcze nie znałem włoskiego, ale ja w jakimś takim przedziwnym błysku inteligencji w środku nocy i rozpaczy, powiedziałem, je, jedyne słowa, dwa, jakie przyszły mi do głowy, nie wiem skąd zresztą, bo nigdy się ich nie uczyłem. Mówiłem Vista mare e mandiare", co jak rozumiałem, znaczy widok na morze i jeść. No więc dostałem pokój z widokiem na morze, takim jak ten w serialu Replay. Naprawdę. Piękny pensjonat z widokiem na morze w Sanremo. Jedynka. Dostałem kanapkę, żebym sobie od razu zjadł i nie musiałem za nią płacić. A następnego dnia poszedłem do biura. Festiwalowego. Opowiedziałem dyrektorowi festiwalu o tym, co się stało. No chyba nie byłem pierwszy, który przeżywał coś takiego, bo on nie wydawał się być zdziwionym. Dostałem pewną sumę pieniędzy od festiwalu na poratowanie, takie diety notabene dużo wyższe niż diety, które dostałem w Polsce. A następnego dnia, proszę, wyobraźcie sobie Dostałem wiadomość z biura, że mam przyjść, a tam czekał na mnie paszport odesłany przez profesjonalnych złodziei z Mediolanu, tak jak było mi powiedziane przez konduktora. Więc pieniędzy nie odzyskałem, ale odzyskałem dokumenty i to było najważniejsze. Więc miałem dokumenty, miałem pieniądze od dyrektora festiwalu, miałem też fantastycznych znajomych, tam właśnie poznałem Marię Kornatowską, jedną z najwybitniejszych krytyczek filmowych polskich i wielkich dam filmu, z którą miałem wtedy okazję i honor zaprzyjaźnić się i chodziliśmy w Sanremo na molo, na tam właśnie gdzie toczy się akcja. Siadaliśmy na samym końcu i opowiadaliśmy sobie filmy. A Maria, która była autorką fantastycznej y, książki o Federiku Fellini, moim ulubionym filmowym reżyserze, opowiadała o nim niestworzone historie, ale też znała świetnie włoski i bardzo mi pomogła y, i w składaniu zeznań u Karabinieri. Jak zostałem okradziony, i potem w rozmowach z dyrektorem festiwalu, który był dla mnie taki wielkoduszny i wspaniałomyślny, że pomógł mi przeżyć i wybrnąć z tych kłopotów. Zawdzięczam to w bardzo dużej mierze wspaniałej, nieżyjącej już niestety Marii Kornatowskiej, która lata później zrobiła mi taki wielki prezent i zgodziła się wydać w moim wydawnictwie swoją książkę pod tytułem Rozmyślania przy makijażu. Jedną z piękniejszych książek, jakie wydało wydawnictwo Latarnik i do dziś jestem z tego powodu dumny. Więc moje wspomnienia z Sanremo są słodko-gorzkie, ale jednak na górze, na szczycie tych wspomnień jest słodycz.